Siemaczko, cześć, witajcie z tej strony Xero i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tematem na dzisiejszy odcinek jest Skyen kiedyś versus dziś. Przy okazji nie zapomnijcie o łapce w górze oraz o subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, a jeśli w komentarzu napiszecie Skyen, ja wam przypnę serduszko, a teraz przechodźmy do odcinka. No i dzisiaj postaram wam się przedstawić historię Skyena, czyli jak on rozpoczynał swoją przygodę z YouTube'em, z Minecraftem, a więc pierwszy odcinek, który opublikował Skyen i możemy to zobaczyć, jest to odcinek z Minecrafta, który został opublikowany 26 grudnia w 2012 roku i był to oczywiście odcinek z serwera Skyen.pl. Skyen w Minecrafcie był jedną z naprawdę bardzo popularnych osób, ponieważ nagrywał z innymi youtuberami oraz prowadził swój wielki serwer Skyen.pl, gdzie na pewno sporo osób rozpoczynało swoją przygodę z Minecraft. Serwer Skyena był naprawdę bardzo popularnym serwerem, no i sporo youtuberów z tego oczywiście serwera nagrywało, między innymi oczywiście Skyen, gdzie prowadził on swoją serię YouTube'owych Hardcore, gdzie nagrywał sporo odcinków z tej serii, oczywiście ze swojego serwera. Serwer ten był naprawdę dopracowany i po prostu utrzymywał poziom między innymi tak jak, nie wiem, chociażby MyHard czy także XCrafters. Przyznam się, że na tym serwerze sam przez jakiś czas grałem, no i oczywiście ten serwer oceniam jak najbardziej na pozytywną ocenę, lecz jak sami wiecie, większość czasu spędzałem albo na MZHC, albo na serwerze SKKF-a w tamtych czasach. No i posłuchajcie, gdy oczywiście hype na Minecrafta się skończył, zaczął nagrywać CS-a, jak oczywiście większość youtuberów. W CS-ie robił mnóstwo openingów, wiele oczywiście różnych challenge'y, kontraktów, no i to nagrywanie CS-a mu naprawdę dobrze wychodziło, ze względu na to, że też dużo z tego CS-a zarabiał. No jak każdy, wtedy były ruletki, więc sami wiecie, jakie te zarobki były. No i oczywiście ze skinów, z openingów też miał oczywiście spore profity. W tym momencie Skyen niestety moim zdaniem stracił ogromną ilość widzów, ponieważ jego wyświetlenia są naprawdę marne w porównaniu do tych, co miał chociażby na CS-ie. Jego ostatnie wyświetlenia to m.in. 55 tysięcy, czy także 45 tysięcy, co oczywiście no, jest troszeczkę słabym wynikiem jak na prawie 800 tysięcy widzów. Ostatnio także Skyen kilka miesięcy temu nagrywał także jakiegoś Fortnite'a, mieszał to oczywiście z CS-em, no ale jak sami wiecie, hype troszeczkę na CS-a też się skończył i najbardziej teraz hype'owaną grą jest Fortnite, z czego akurat miał jakieś tam wyświetlenie, lecz jak sami wiecie, no Skyen ostatnio bardzo mało nagrywa, nie wiem czym to jest spowodowane, ale miejmy nadzieję, że za niedługo wróci, ponieważ robił naprawdę wartościowe filmiki, gdzie naprawdę się starał i nad miniaturkami, i nad montażem, więc ja oczywiście życzę mu szybkiego powrotu, no i oczywiście regularności, ponieważ jeśli ktoś jest nieregularny, no to też tą aktywność ma o wiele słabszą, co widać na moim przykładzie. No i co? Dzisiaj przedstawiam taką bardzo skrótową historię Skyena. Jeśli chcecie kolejne odcinki, nie zapomnijcie o łapce w górze oraz napiszcie, jakiego youtubera chcielibyście, abym po prostu opowiedział jego historię w kolejnym odcinku, więc ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za obejrzenie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.